gdy na świecie pojawiła się twoja pierwsza córka, w mediach były spekulacje, że nie masz czasu jej ochrzcić. Pamiętasz to? Pamiętasz te śmieszne nagłówki? Pamiętam, ale oczywiście to nie było prawdą, więc jest teraz czas. Oskar, mam nadzieję, że będzie już w sierpniu, będzie ochrzczony, więc mam swojego potomka, Oskar Agustin Egurola VI, więc jestem szczęśliwy i teraz tylko czas, żeby posadzić drzewo. A jak wyobrażasz sobie tę uroczystość? Na pewno będzie to w gronie najbliższej rodziny i wszyscy czekają zawsze na spotkanie z Oskarem, zjadą się wszystkie babcie, wszystkie ciocie i będziemy świętować ten piękny dzień. A jaki Oskar ma temperament, tak teraz patrząc na to, jak to oceniasz? No jest cudownym dzieckiem, dlatego po pierwsze daje nam spać. Na początek był troszkę trudny, ale teraz śpi, dużo je, jest coraz silniejszy. Już sam się przekręca na brzuszek, podnosi wysoko głowę, więc widać, że jest rośnie silny mężczyzna, który mam nadzieję przejmie po mnie wszystko. A, czyli dostanie szkoły. Dostanie szkoły, mam nadzieję, że udźwignie ten ogromny ciężar, który też ja dźwigam. Ale to dopiero w przyszłości. Rośnie silny mężczyzna.